zdziwiłem tym otwartym seminarium. Teraz ja nie wiem, co nazwę witamy. Otwarte seminarium u Polskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Dziewiąte już. Dzisiaj profesor Olewicz będzie nam tłumaczył, co ma piernik do wiatraka. O zagadnieniu relewantności będzie mówił. I bez zbędnych dalszych głupawych uwag przekazuję głos głównemu bohaterowi. Tak, dobry wieczór Państwu. To wystarczająco występowało. Słyszałem. Tutaj pucha na zęby? To jest dogryzienie. Przepraszam. To jest ten piernik. Proszę Państwa. Jak się tłumaczy ten zwrot, co ma piernik do wiatraka, na angielski? A mniej więcej w ten sposób. Jaki to ma wpływ na cenę herbaty w Chinach? A jak na rosyjski? Tam jest zwyczaj, w takich razach mówi się eto nie pliczą, to właściwie nie pyta się, tylko już się stwierdza. Że, no, innymi słowy, że to jest nierelewantne, że nie na ten temat, prawda? Że może być wy nie w kursie dzieła, tak by tam Rosjanin się domyślał, także to jakieś nieporozumienie zaszło. Więc ja zaproponowałem przedstawienie Państwu końcówki dramatu, ja wiem, tragikomedii, to jednak tragedia jest w moim odczuciu, Ionesco pod tytułem Łysa śpiewaczka. Łysa śpiewaczka, ten tytuł to też chyba jest nierelewantny, tak, tej sztuki, i żebyśmy się zorientowali, jakie to jest ważne, jakie groźne zagadnienie, co to z tego może wynikać. No, ja proponuję właściwie widzieć owo zjawisko nierelewantności na trzech poziomach. Po pierwsze, można mówić zupełnie na inny temat, znaczy tak ewidentnie nie na ten temat. Bo ja tam sobie kiedyś zażartowałem, ponieważ ja mam zwyczaj podczas wykładów, tak, jakieś takie dygresje stosować, tak? To ci, którzy mnie słuchali, to pewnie się ze mną zgodzą. Tak. To znaczy mam zwyczaj nie trzymać tematu i mówię, że to jest zadanie dla moich słuchaczy. Oni powinni pilnować i zwracać mi uwagę, tak, że powinienem wrócić do naszych baranów. Właśnie to Revenu Onum Utomum. Tutaj też jest to zwrotem właściwym. Więc mogą być i zdarzają się wypowiedzi zupełnie relewantne. No powiedzmy, że taką mamy rozmowę przed sobą. Słuchaj, która godzina? A ty wiesz, ja też bym się napił. To akurat z pozoru nierelewantna ta odpowiedź onego indagowanego w gruncie rzeczy jest relewantna. No ale pod warunkiem, że taka była intencja tego pytającego. A powiedzmy tak w innym, tutaj w gazecie naszej kiedyś wyczytałem, rozmowa telefoniczna. Czy ty mnie jeszcze kochasz? Żona do męża. Mąż na to. Co zrobiłeś z samochodem? Mów od razu. Da? Tu kochasz, tu samochód, tak? No, wydaje się, że co ma piernik do wiatraka, tak? A tymczasem ma. Tymczasem ma. A zatem no, może być tak, że z pozoru tak literalnie relewantna wypowiedź jest nierelewantna i odwrotnie.
i odwrotnie. I w ogóle jest to, jak to w literaturze wyczytałem, mam tu nawet taki tekst. Ten autor wybitny nazywa się Bruce Waller. I to autor książki, jak tam wiele wydań, ma takiego podręcznika. To jest Critical Thinking. Consider the verdict. I to jest taka propozycja rozważenia różnych decyzji sądu. I how do you rule? Tam często pada takie pytania. I on powiada tutaj w tym momencie, że rozstrzygnięcie, czy wypowiedź jest relewantna, czy nie, ja sobie podkreśliłem, this is a tough question. Tough question. No akurat w tym przykładzie, który on podaje, to on uważa, że tak, ale wie, że nie każdy uznałby. Także to jest w dużej mierze kwestia smaku. Wiem, powiedziałbym takiego smaku logiczno-retoryczno-elistycznego. Ponieważ my możemy też mówić o relewantności argumentacyjnej. Bo wypowiedź może być związana z danym tematem, choćby na ten temat, tyle tylko, że nie jest dobrym argumentem. Nie przybliża nas do konkluzji dana informacja, nie wzmacnia tezy. Chociaż wydaje się, że właściwie jakoś informuje o przedmiocie. No więc w takim, już na najwyższym poziomie owej relewantności, bym powiedział, to chodzi nie tylko o to, żeby mówić na dany określony temat, ale żeby mówić coś istotnego. Ja Państwu tutaj przedstawię za chwilę fragment takiego tekstu, który kiedyś napisałem na ten temat. No i tam będzie też podana, zaproponowana przeze mnie definicja owej relewantności, no już na takim chyba najwyższym poziomie. Ja tym zagadnieniem zająłem się ze względu na jakość debaty publicznej w ramach takiej etyki dziennikarskiej, bo zauważyłem, że moderatorzy, znaczy ci dziennikarze, którzy występują w roli moderatorów, no nie należycie wywiązują się z tego obowiązku pilnowania relewantności. I do czego to może prowadzić, to no może posłuchamy. O, stracisz sen oprócz strażaka. Ja mogę kupić chyba tu scyzoryk, pani natomiast nie może kupić dziadkowi Irlandii. Do chodzenia używa się nóg, do ogrzewania jednak używa się węgla albo elektryczności. Kto dziś sprzeda wołu, jutro głodny siądzie do stołu. Najważniejsze w życiu to patrzeć stale przez okno. Można usiąść na krześle dopiero po uprzednim upewnieniu się, że jest bezdzietny. Wszystko trzeba przewidzieć. A podłoga jest pod nami, a sufit nad nami. Gdy powiem tak, to wcale jeszcze nie znaczy tak. Każdemu to pisał. Wystarczy przyjąć, że pi równa się 2,89 i z każdego koła można zrobić błędne koło. Nauczyciel uczy dzieci czytać, gdy w przeciwieństwie do niego kotka karmi swoje małe. A korona nadstawia pełne cycki mleka. Gdy przebywam na wsi, lubię spokój i ciszę. Jeszcześ pan za młody na takie rzeczy. A jednak Benjamin Franklin miał rację. Jesteś bez porównania spokojniejszy od niego. Proszę mi wymienić dni tygodnia. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist and his brother William a shop assistant. Ale dobra ta rodzinka. Wolę ptaszka w polu niż skarpetki na taczkę. Lepsza polędrica w szalecie niż w galerii. My home is...
my castle. Nie znam dostatecznie hiszpańskiego, aby móc się wypowiedzieć w tej sprawie. Zamienię znoszone pantofle mojej teściowej na nieużywany katafalk pani męża. Poszukuję księdza bigamisty, aby ożenić go z naszą gospodarką. Sosna to drzewo, ale i chleb to drzewo, bo skoro istnieją drzewa chlebowe, to z każdego dębu rodzi się o świcie walentny dąbek, co było do udowodnienia. Mój mieszka na wsi. Ale co to może obchodzić jakąś akuszę? Papier służy do pisania, kot służy do szczurów, ser natomiast, jak sama nazwa wskazuje, do drapania. Samochód szybko jedzie, ale kucharka lepiej gotuje. Nie bądźcie głupie, sprawdźcie sobie lepiej po dwie falbany. Charity begins at home. Właśnie oczekuję zapowiedzianej wizyty akwediuka Jorgo. Niektórzy utrzymują, że postęp społeczny o wiele lepiej smakuje obficie posypanym cukrem. Precz! Z pastą do butów! Po tym ostatnim wykrzykniku pana Smitha wszyscy milkną, ogólna konsternacja. Udzielający się nastrój rozdrażnienia, nawet zegar bije w jakiś taki zdenerwowany sposób. Następne repliki muszą być wygłaszane tonem lodowatym, oschłym i wrogim. Wrogość i napięcie powoli wzrastają. W końcu wszyscy stają blisko siebie, wykrzykują swoje repliki, wygrażają sobie pięściami, gotowi do bójki. Nikt przecież nie czyści okularów czarną pastą do butów. Za pieniądze oczywiście. Wszystko można kupić. Co do mnie? Wolę strzelić zające niż śpiewać w ogródku. Kakatoes. Wśród tak zwanych maksym Grajsa, ona tam się znajduje jako jedna z czterech i u niego nazywa się maksymą stosunku. Ta nazwa jest taka właściwie niewiele mówiąca nam, chyba że ktoś Arystotelesa czytał, Kanta, tak to może. Więc Marek Tokarz zaproponował inne nazwy dla tych maksym i uważam, że, no to, że szczęśliwie. I u niego ona nazywa się regułą rzeczowości. Rzeczowości, a pani profesor Teresa Hołówka nazywa tę regułę regułą trzymania się meritum sprawy. Meritum sprawy, no trudno, no, taką idealnie trafną nazwę. Gdy ja sformułuję tę definicję, którą zaproponowałem w moim tekście, to państwo się zorientują i może zaproponują jakąś lepszą nazwę.
dla tej reguły. Więc tak początkowo wydawało mi się, że od dziennikarzy kierujących debatą publiczną można by wymagać, żeby oni pilnowali owej relewantności w tym najgłębszym znaczeniu, na najwyższym poziomie. Później zdałem sobie sprawę z tego, że nie, że tego się nie da zrobić i gdyby oni usiłowali tak dyscyplinę utrzymać, no to naraziliby się na zarzut sprzeniewierzenia zasadzie wolności słowa. Ale to ich nie zwalnia od obowiązku dopilnowania relewantności w tym najsłabszym znaczeniu. I ja mam prośbę do Państwa, żebyście mi pomogli tak lepiej orientować się w tym, kiedy wypowiedź jest relewantna, kiedy. No, ja tak zasadę nazywałbym zasadą relewancji, ale cechę wypowiedzi relewantnej nazywam relewantnością. No i stąd, prawda, to w tytule tam terminu. Cecha wypowiedzi relewantnej. No to relewantność. Czyli wypowiedź na dany, uzgodniony temat dostarczająca informacji no, niezupełnie nieważnych. O, tak, prawda, by to nie aż tak wiele wymagać. Żeby coś wiedzieć, tylko takie fragmenty tego mojego tekstu, ale początek chcę tu Państwu przytoczyć, będzie on się nie zapodział. Akurat to tak nie jest tutaj. O, jest. Tak, proszę Państwa, zacznę od tego u Katabińskiego. Kiedyś natrafiłem na taki aforyzm. Brak wolności słowa na tym właśnie polega, że wolno mówić tylko to, co wolno. Dlatego to, jak gdyby w tym zdaniu to zastąpić przez jak, no to wtedy byłoby tak, wolność słowa na tym polega, że wolno mówić tylko tak, jak wolno. Gdyby wolno było mówić jakkolwiek, no to mielibyśmy do czynienia z nonsensami, absurdami, właśnie wypowiedziami nierelewantnymi. No, nie jesteśmy szczególnie zdyscyplinowani, nasze wypowiedzi często, no, te rozmowy, no właśnie są niechlujne, prawda? Gwałcą tę zasadę relewantności. A więc ja tutaj może to sprawniej będę prowadził tak, to wprowadzenie do dyskusji, czytając ten fragment. Tak. No, gdyby wolno było mówić jakkolwiek, a nie tylko tak, jak wolno, to jest tak, jak na to pozwalają reguły poprawnościowe, gramatyczne, logiczne, komunikowalibyśmy się formując nonsensy, absurdy, pseudouzasadnienia, wypowiedzi nierelewantne i tym podobne. Czy w takich warunkach można by mówić o wolności słowa? Czy w takich warunkach można by cokolwiek powiedzieć? Czy możliwe byłoby rozważenie jakiejś kwestii? Czy można by osiągnąć porozumienie? Byłaby to nie wolność, lecz samowola słowa. Twierdzę przeto, że stojąc na straży prawa do wypowiedzi, na straży zasady wolności słowa, dziennikarze muszą przestrzegać zarówno w wypowiedziach własnych, jak też osób zapraszanych do udziału w różnych audycjach, reguł poprawnościowych, w tym zasad dyskusji racjonalnej, dyskusji wolnej od przemocy i od manipulacji.
Odnosi się to w szczególności do dziennikarzy pełniących funkcję organizatora i prowadzącego debatę publiczną, czyli moderatora. Na tych dziennikarzach ciąży wielka odpowiedzialność, ponieważ od jakości komunikacji, od jakości debaty publicznej zależy w zasadniczym stopniu jakość życia w demokratycznym społeczeństwie. Takie żywię przekonanie, trzeba było uzasadnić tę tezę, to jestem gotów. Spośród zasad, których przestrzeganie jest warunkiem komunikacji wolnej od manipulacji, komunikacji, która może zaowocować porozumieniem partnerów poszukujących prawdy, wybieram zasadę relewantności wypowiedzi. Zasadzie tej nagminnie sprzeniewierzają się uczestnicy współczesnej polskiej debaty publicznej, a dziennikarze, moderatorzy nie starają się w stopniu dostatecznym przeciwdziałać tej praktyce. W konsekwencji dziennikarze upowszechniają przykłady pseudodebaty i biorą udział, świadomie lub nie, w utrwalaniu przyzwolenia na gwałcenie reguł racjonalnej dyskusji. Jest oczywiste, że przestrzeganiu zasady relewantności wypowiedzi służy precyzyjne sformułowanie tematu, problemu debaty. To nie zawsze ma miejsce, nie zawsze tak się dzieje, że wiadomo dokładnie, czego dotyczyć będzie rozmowa. Chciałbym podać przykład pozytywny. Otóż gdy ksiądz biorący udział w debacie na temat krzyży w szkole, to nie tak dawno, stwierdził, że jest to konflikt pomiędzy wierzącymi, chrześcijanami, a ateistami, prowadzący debatę dziennikarz zaprotestował i zastrzegł sobie prawo do przypominania o problemie podanym w zaproszeniu do audycji. Sprostował, że jest to spór pomiędzy zwolennikami, a przeciwnikami eksponowania symboli religijnych w przestrzeni publicznej, a nie pomiędzy wierzącymi, a niewierzącymi. Oświadczył, że taki jest temat debaty, zatem spodziewa się ewentualnie wypowiedzi odnoszących się do problemu relacji instytucje państwowe, instytucje konfesyjne. Takie wypowiedzi uzna za relewantne, to jest zgodne z zapowiedzianym tematem debaty. Dziennikarz-moderator w praktyce stara się godzić dwa cele. Poprawność z oglądalnością, czyli godzić ogień z wodą, ponieważ aplauz publiczności, jak wiadomo, jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu produkcji. Sądzę, że wystarczy, że zadba on o poprawność, ponieważ o oglądalność zatroszczą się uczestnicy debaty mający aspiracje manipulatorsko-populistyczne. Zadanie dziennikarza polega na hamowaniu ich zapędów. Do tego zobowiązują go kodeks etyki zawodowej. Zakładam dobrą wolę dziennikarza-moderatora, to jest przyjmuję, że dziennikarz czuje się odpowiedzialny za jakość debaty, w szczególności troszczy się no nie o oglądalność, lecz o argumentacyjną poprawność wypowiedzi jej uczestników. Zatem stoi on na straży relewantności wypowiedzi. Jednakże, czy w praktyce dysponuje on środkami, instrumentami umożliwiającymi wykonanie tego zadania, spełnienie tego obowiązku? Obawiam się, że nie. Rozważmy następujący przykład. Osoba A wyraża opinię, że porównywanie rządu Donalda Tuska do aparatu stalinowskiego jest niestosowne, że nie godzi się przyrównywać politykę obecnego rządu RP wobec Kościoła rzymskokatolickiego do prześladowań Kościoła w okresie stalinowskim. Prowokuje to osobę B do sformułowania retorycznego pytania: a co? Czy Kościół nie był prześladowany przez reżim stalinowski? Ja nie mam wątpliwości co do tego, że wypowiedź B jest nierelewantna. Byłaby taką, gdyby A twierdził, że stalinowcy nie prześladowali Kościoła. Tym niemniej, gdyby dziennikarz napiętnował zachowanie B, znaleźliby się zapewne tacy, którzy oskarżyliby go o stronniczość, a nawet okrzyknęli wrogiem Kościoła. Notabene w tym konkretnym przypadku dziennikarz interweniował, acz bardzo łagodnie i nieskutecznie. No myśmy na zajęciach ten przypadek analizowali.
No i pamiętamy, prawda, moglibyśmy podać nazwiska, ale, ale nie zrobię tego. Chodzi o to, żebyśmy się na samym zagadnieniu skoncentrowali. Inny przykład. W kontekście rozmowy o paraolimpiadzie pewien pan przywołał Hitlera i zorganizowane przez nazistów Igrzyska Olimpijskie. Czy to była wypowiedź relewantna? Warto w tym miejscu sformułować ogólną uwagę i byłoby dobrze, gdyby zrobił to dziennikarz moderator, że jeżeli Hitler czy Stalin coś zrobił i to było złe, to było to złe nie dlatego, że oni to robili, lecz oni byli źli dlatego, że robili coś złego. Zatem przywoływanie, poza historycznym oczywiście kontekstem, postaci historycznych jest argumentacyjnie nierelewantne. Przeto dziennikarz powinien zwracać uwagę na niestosowność takich chwytów erystycznych. Mniemam, że w dużej liczbie przypadków nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy wypowiedź jest relewantna, czy nie. Wydawać by się mogło na przykład, że do wypowiedzi zawierających analogię w ogóle nie stosuje się wymóg relewantności. Kiedy ktoś sięga po analogię, twierdzi tym samym, że pomiędzy sprawami, które są co prawda różne, istnieją odpowiednie merytoryczne i istotne podobieństwa. Właśnie relevant similarities po angielsku. Taki jest właściwy, poprawny sposób użycia analogii. Jej przydatność polega bowiem na tym, że zestawia sprawy różne w tym celu, żeby ukazać problem. Dodatkowo w innym świetle. To tutaj powołuje się na Wallera, właśnie o którym wspominałem. Analogia może być jednak nierelewantna. Jest tak wtedy, gdy różnice są bardziej istotne niż podobieństwa. Za Wallerem przytoczę następujący przykład argumentacji odwołujących się do analogii, będącej wypowiedzią nierelewantną. On mówi, to bardzo trudno rozstrzygnąć, ale w tym wypadku tam używał clearly fallacious. Oczywiście, tak. Dlaczego cena energii nie miałaby być swobodnie ustalana przez firmę dostarczającą ją odbiorcom? Rząd nie powinien ingerować w tę sferę, ustalając ceny regulowane. Przecież, jeżeli ktoś otwiera zakład fryzjerski, to może swobodnie dyktować ceny swoich usług. Jeżeli ktoś uruchamia pralnię, to także decyduje o wysokości cen swoich usług. Analogicznie, firma dostarczająca energię nie powinna być krępowana przez rząd w kalkulowaniu ceny swojej usługi. Dlaczego ta analogia nie jest dobra? W związku z tym argumentacyjnie nierelewantna. Dlatego, że pominięta została istotna różnica pomiędzy zakładem fryzjerskim czy pralnią, a instytucją sprzedającą energię. No ja ciekaw jestem, czy to tak od razu, bo taka debata publiczna oglądana przez nas, śledzona w telewizji, tak, no to ma swoje tempo, prawda, często bardzo szybkie. I czy my jesteśmy w stanie tak szybko zauważyć coś? No kto z Państwa mi powie, dlaczego to? W tym kontekście wypowiedź o fryzjerze i pralni jest nierelewantna. A co ma fryzjer do... Drugie trakt. A właśnie. To jest oczywisty, że energia jest zawsze w każdej cenie zawarta. Nie mogę sobie swobodnie wybierać tego dostawcę energii, tak, gdybym mógł. To... Nie, no to właśnie. To jest Waller, ja też mam takie uczucie, tu się zgadzam z nim. Zwraca uwagę na tę zasadniczą różnicę, że firma dystrybuująca energię jest monopolistą, a fryzjer nie. To jest ta różnica właśnie, która to czyni tę wypowiedź nierelewantną. Nie ma konkurencji, jest monopolistą. Tak, oto przykłady argumentacyjnego posłużenia się analogią z krową. Rozmowa dotyczy czegoś innego, prawda? A wypowiedź jest o krowie. Ale to, czy ona jest relewantna, czy nie, to od tego, o czym jest niezależny w gruncie rzeczy. Od tego nie, to nie jest tak.
Właśnie takie łatwe, takie proste. No, no tak ten dziennikarz mógłby powiedzieć, a przepraszam, o krowie teraz nie rozmawiamy, tak? Ta debata nie dotyczy krowy. Ale sprawa nie jest taka prosta. Pewien publicysta, polityk, w debacie o bezrobociu odwołał się do krowy leczącej na pastwisku pozbawionym trawy. Zamiast poszukać pastwiska obfitego, krowa stoi i ryczy. I tak też ten bezrobotny. No, zamiast ruszyć za przeproszeniem nogami się zwykle chodzi, tak? To i poszukać sobie pracy, no, to on krzyczy, że krzywda mu się dzieje. No to Państwo się być może domyślają autora tej wypowiedzi. Ja pamiętam, ale nie zdradzę. Tak się robić. Nie, akurat nie. Tak. Zdaniem tego autora, tak właśnie jak owa krowa, zachowują się bezrobotni. Narzekają zamiast ruszyć się, wszak gdzieś te obfite pastwiska muszą być. Wystarczy poszukać. Tenże polityk w innej debacie oświadczył publicznie, że państwo to złodziej, ponieważ i państwo, i złodziej zabierają pieniądze. Oponent dał wyraz swojej niezgodzie na takie traktowanie państwa i instytucji podatków, formułując drugą spośród zapowiedzianych uwag o krowie. Krowa ma cztery nogi i koń ma cztery nogi, ale to nie jest wystarczający powód, żeby konia nazywać krową. Ja mam takie poczucie, że akurat ta ostatnia wypowiedź jest relewantna. W tym kontekście je przeciwko, no tutaj właściwe nazwisko zostało wymienione nawet. Tak. Natomiast wypowiedź pierwsza o tej ryczącej na nazwisku krowie jest nierelewantna. Inny przykład. Czy lekarz musi chorować na tyfus, żeby wiedzieć, jak tę chorobę zwalczać? Jaką zastosować terapię? Takie pytanie zadał ksiądz, któremu zarzucono, że wypowiada się na temat życia rodzinnego, a w szczególności relacji pomiędzy małżonkami. I czy to była wypowiedź relewantna o tyfusie? Rozmowa dotyczy... No, żeby małżonkowie się kochali, możliwie nie zdradzali i tak dalej, tak? No tutaj o tyfusie i lekarzy. Ja uważam, że tak. Ja uważam, że nie. No właśnie. Tak, no i oczywiście możemy się pospierać, prawda? No, nie pospierać, poinformować się wzajemnie, dlaczego ty uważasz, że nie, a ja powiem, dlaczego uważam, że tak. Tak. Czy którymś spośród tych trzech przykładów moderator powinien interweniować? No i właśnie, możemy mieć tu różne na ten temat odczucia. To jest kwestia smaku, ja wiem, kultury logiczno-elastycznej. To troszeczkę tak jak, no wiem, komuś utwór muzyczny może się podobać. Albo nie. No. Znaczy nie do końca zajmuje. No właśnie, to już tak. Może ta analogia nie jest dobra, ale no, też bym bronił tego, jeżeli się rozumie. Tak, warunkiem, że się też rozumie, a nie tylko doznaje wzruszeń estetycznych. Prawda? Bo możliwe jest taka percepcja. W ogóle nie wiem, o co tam chodzi i nawet mnie to nie interesuje. No akurat ja mówię o tym, bo mnie bardzo interesuje i ja dopóki sobie nie próbuję zagrać czegoś nawet, to ja nie mam poczucia, że rozumiem. No, owszem, może mi się podobać albo nie, ale że rozumiem, to nie. Mam nadzieję, że wykazywałem, iż dziennikarz, moderator no nie dysponuje obiektywnym kryterium relewantności. Nie wiem, czy Państwo ze mną zgodzą, nie? Jest taki probierz, takie kryterium, które wystarczy przyłożyć i zawsze wiemy. No nie ma takiej metody, na przykład zero-jedynkowej, czy diagramy Wena, czy Eulera, tak, żeby można było
to pokazać. Więc jak już wcześniej powiedziałem, dziennikarz jest w trudniejszej sytuacji niż lekarz, tak? Który mi powiedział, że muszę uważać. O tym wspominałem. Więc dziennikarz może się narazić na zarzut, że interweniując w gwałcie zasady wolności słowa, że występuje w roli cenzora. Przeto proponuję następującą definicję relewantności. Wypowiedź jest relewantna wtedy i tylko wtedy, gdy przekazuje interlokutorowi informację pomocną w dokonaniu racjonalnego wyboru opartego na znajomości faktów i w tym sensie wolnego, chociaż dokonanego pod wpływem perswazji. No, perswazja, o której tutaj mowa, przebiega torem centralnym. O tym na zajęciach mówiliśmy, tak? Tutaj nie ma, a nie peryferyjnym. Tak? Rola dziennikarza, moderatora jest zarazem bardzo trudna i odpowiedzialna, ponieważ debata nie jest sprawą peryferyjną, jakimś dodatkiem do demokracji. Jest to esencja demokratycznego porządku. Jeżeli dziennikarz prowadząc debatę ma na uwadze przede wszystkim rezultat komercyjny i dlatego prowokuje sensacyjne pyskówki, to hańbi swoją profesję, prostytuuje się. To jest oczywiście kwestia smaku, tak, kiedy już tak przekroczył tę granicę przyzwoitości. Oczywiście o atrakcyjność to on też ma prawo zabiegać, ale nie kosztem no, tej zasadniczej poprawności, a właśnie relewantności wypowiedzi. Tak. Postępując w ten sposób, zużywa i ostatecznie niszczy kapitał społeczny w postaci infrastruktury dialogu, porozumienia i współpracy. To w końcu dojdzie do takiej sytuacji, jaką nam przedstawił tutaj no, swoimi artystycznymi środkami wybitny dramatopisarz. Tak. Więc niszcząc ową infrastrukturę dialogu, porozumienia i współpracy, obniża poziom zaufania społecznego, niszczy, uczestniczy w kampanii szczucia, podsycania atmosfery podejrzliwości i wreszcie wrogości. Bierze udział w tabloidyzacji życia społecznego, a tabloidyzacja nie może obejść się bez pielęgnowania i podsycania resentymentów. To, jak resentyment wpływa na jakość życia, pokazali Nietzsche, Scheler i tak dalej, nie będziemy już mówić. Chociaż tutaj godzi się, tam jest mowa, to mam cytat właśnie z książki Schellera, mowa o szczególnym rodzaju krytyki. Krytyka podyktowana resentymentem. Ja na zajęciach ze studentami tak, zadaję takie pytanie. Jedna z moich zagadek, tak? Zagadek. Oto dwie osoby oglądają program i formułują no, jednobrzmiące opinie negatywne na temat tego, co widzę. Wiemy, to takie jest założenie, że jedna z tych osób jest zdrowa, to nazwę, a druga krytykuje pod wpływem resentymentu. Jak rozpoznać? Nie. Po czym je odróżnić? Zagadka, tak jest dla mojego tak, pierwszego doktora, o, przede wszystkim, o którym mam dobrą opinię, tak? Wiele zagadek, tak. Tak, w drugiej kolejności Marcin uczy logiki, tak, będzie ma większą wprawę w tym, więc mnie niech się trzyma. No jak to? Nie wiesz, dlaczego. Jako moderator nie mogę ingerować. Tak. Proszę, to bardzo proste. Przecież ten zdrowy zgasi telewizor albo przełączy się na inny program. Natomiast ten chory będzie, nie opuści ani jednego odcinka, bo przecież po to ogląda, żeby móc ponarzekać, żeby psioczyć. No co ja tu napisałem? Aha, no tak. Dostarczając przyjemności wymyślania i negacji,
Dziennikarze nie tylko przyczyniają się do podnoszenia na wyższy poziom kultury artystycznej Polaków, oczywiście nie przyczyniają się do tego. Ironicznie sobie tutaj pozwoliłem, lecz no wręcz obniżają poziom kultury logiczno-artystycznej Polaków. No przecież ta tabloidy no, z tego żyją. A ten tam zarobił dużo, on ma. Prawda? Tak. Tak, niech cię. Tak. Ale o tamtemu, któremu się tak dobrze poczuł, coś się tam powinęła noga. No jak przyjemnie, prawda? Że jeszcze ktoś tam się przyjemnie. No właśnie, o to chodzi. Już tak się nie może zdać. No to duża przyjemność. A to taka nieszkodliwa przyjemność. No, w skali Walsowej nieszkodliwa przyjemność po pokładzie resentymentu. A co się na Bałkanach stało i to po tylu latach? No, a to taki resentyment sąsiedzki, to takie... No, tylko się... Na Bałkanach to było związane... Czeka się na odpowiedni moment sprzyjający, żeby odreagować. Żeby odreagować. Ale się nie wyeliminuje resentymentu w życiu społecznym. Resentymenty, gdy się podsyca, pielęgnuje, no to jest wtedy taka bomba z opóźnionym zapłonem. To trzeba się liczyć z tym, że w sprzyjających okolicznościach, na przykład pod opiekuńczymi skrzydłami Niemców, na Podolu tam się będzie rżnąć Polaków. Ale Polacy kiedyś tam zawinili, tak, to nie. To się nie wzięło znikąd. No nie będziemy to naprawdę. Ja zresztą jestem słabym historykiem, prawda, i to będę. Nie chcę się w szczegóły nawet, nie interesuje zjawisko. Uważam, że to pielęgnowanie resentymentu to nie jest taka zabawa. No niewinna. Tak, ale często ci, którzy krytykują, że inni pielęgnują resentymenty, to oni pielęgnują znowu odwrotny resentyment. No nie. Na przykład ci, którzy dzisiaj są zwolennikami tak zwanej poprawności politycznej, często właśnie takiej oświeconej, że tak powiem, postawy, też rodzaj resentymentu pielęgnują. No, to inna kwestia. Ja jestem tego nie kwestia. Podejrzliwy wobec tak zwanych oświeconych ludzi. Wobec, filozof wobec filozofów powinien być tak podejrzliwy. Niewątpliwie. Proszę Państwa, no, ja mógłbym na tym zakończyć, ale mógłbym też podać więcej takich przykładów, tak z tym zapytaniem, czy to jest relewantna wypowiedź, czy nie. To tu mam chociażby taki książek Sztuka argumentacji, czy ćwiczenia w badaniu argumentów. Ale zapytamy najpierw Państwa, nie bójcie się Państwo, nie będziemy jakoś tak straszliwie nierelewantnych wypowiedzi piętnować, także może właśnie masz jakieś pytania od razu. Grzesiu, ty masz? Ja bym chciał tylko do tego tyfusu. Ktoś z Państwa jeszcze? No trudno, oddaję Grzesiu. Znaczy, bo tutaj była ta kwestia, chodziło o księdza i o tego lekarza, tak? I Tadeuszu twierdzi, że to było relewantne. Uważam, że absolutnie nierelewantne. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba, która powołała się na tego lekarza i tyfus, to ona niejako po prostu przyjęła i tu jakby były ukryte założenia, po prostu, że ksiądz po prostu jest niekompetentny w tych kwestiach. Że jakby nie ma po prostu w związku z tym, że nie ma doświadczenia, nie może się wypowiadać. Ale to jest, on miał pewne założenia, ten człowiek, który w ten sposób się wyraził. Ukryte, których nie ujawnił. Czyli można powiedzieć tak, że bardzo często ta nierelewantność czy niewspółmierność wypowiedzi, mi się bardziej chyba podoba niewspółmierność, i wynika z tego, że ludzie mają inne filozoficzne założenia, światopoglądowe, czy tam całkowicie inaczej postrzegają tę rzeczywistość. Inaczej rozumieją, bo tu bez zrozumienia nie. Rozstrzygnąć tej kwestii. Mówią obok siebie, bo jakby... Czyli trzeba by zrelatywizować do rozumienia. Tak. Do właściwego rozumienia. No ale rozmowa między innymi ma prowadzić do tego, że
interlokutorzy mają się porozumieć co do tego, jak rozumieją. Że tylko, że czasem to jest, to nie ma na to czasu. Nie jest to możliwe. No to nie prowadźmy 100 rozmów w tym stylu, jaki przedstawił UNESCO, tylko jedną, porządną. To już na przykład w tym, już Bacon na to zwraca uwagę, mówił o tak zwanych idolach teatru, nie? Że ludzie po prostu zamiast się komunikować, to przychodzą, odgrywają role, które wynikają z przyjętych, że tak powiem, koncepcji, doktryn. Jesteś przedstawicielem tego i tak dalej i nie ma możliwości komunikowania się, bo założenia wstępne, te najbardziej pierwotne, one są niedyskutowalne. No, często. To ten problem, tylko tak w ekspresji zwerni jest nienazywany, to no i w starożytności występował. Na przykład tam w rozmowie z Fajdrosem, w Gorgiaszu, można by to coś takiego odnaleźć. No to jest jeden z tych nieśmiertelnych tematów filozofów. No więc ja przepraszam, no co do tego typu osób, tak? Musiałbym się przynajmniej co do tej sprawy porozumieć. Otóż oczywiście oponent tego księdza, który został zaproszony do udziału w audycji i miał wystąpić w roli eksperta. No takie było założenie gospodarza, tak? Zapraszającego i tego moderatora. Jeden z uczestników tej rozmowy formułuje zarzut. A cóż to ksiądz może powiedzieć na ten temat? Czy ksiądz jest w związku? Że na to ów ksiądz odpowiedział, tu cytuję, jak widać, no w sutannie, tak zadałem sobie szybko w myśli pytanie, czy on nie powinien odpowiedzieć wprost, nie jestem. Czy ta odpowiedź, jak widać, czy ona no, nie jest źródłem jakichś domysłów niepotrzebnych, no ale to już jest sprawa poboczna. Ksiądz na to, znaczy ja pamiętam dokładnie, który ksiądz, prawda, tak, ksiądz filozof, mówi tak, pyta się, czy lekarz, ażeby skutecznie leczyć tyfus, musi sam chorować na tyfus? A to jest relevant. No, więc na nieporozumieniu to widać. Ja widocznie albo to źle napisałem, albo źle przeczytałem. No i teraz porozumieliśmy się. Tak, ja uważam, że to jest najbardziej relevantne. Proszę bardzo. Czy dałoby się znaleźć jakieś polskie słowo na to? No. To pojęcie, które używamy, ta relevantność mi się trochę nie podoba, bo to jest taki anglicyzm. Nie wiem, czy... Dorzeczność może? Dorzeczność, istotność, może by znaleźć jakieś polskie słowo, bo no to jednak jest taki typowy anglicyzm. Że istotność to za dużo. To za dużo. Ja mówię, to na tym najwyższym poziomie relevantności, tak. Tu chodzi o to, żeby to była istotna informacja. Ale czasem chodzi o to, żeby to było po prostu na ten temat. Jakaś informacja, może właśnie nawet nieistotna, ale jednak na ten temat, na określony temat. Tak, jak mnie kiedyś, ja mówię, nie można mi zarzucić, że ja mówię nie na temat. Zawsze mówię na jakiś temat.